Witam, nazywam się Mateusz Radecki, odpowiem dzisiaj na Wasze pytanie. Dlaczego latem tylu zawodników odeszło z Wigier i czy Ty też miałeś jakąś ofertę? Nie wiem, dlaczego tyle osób odeszło z Wigier, na pewno się im pokończyły kontrakty, a co do mojej osoby, to nie miałem żadnej oferty. Jak długo zamierzasz jeszcze grać w Wigrach? Zamierzam co najmniej grać do czerwca 2018 roku, bo do tej pory będę miał kontrakt. Czego potrzebuje zespół, żeby wystrzelić w górę tabeli wiosną? No to na pewno potrzebuje punktów w każdym meczu i będzie dobrze. Dlaczego często masz wahania formy? No, ciężkie pytanie, nie wiem dlaczego mam wahania formy. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. W jednym meczu rządzisz w środku pola, a w następnym tracisz każdą piłkę. No, ciężkie pytanie też. No, nie przypominam sobie, żebym tracił każdą piłkę, ale parę razy pewnie tam jakąś stratę miałem, ale starałem się ją naprawić. Czy grając w środku pola nie boisz się podejmować ryzykownych decyzji, które mogą spowodować stratę bramki? No, myślę, że nie boję się podejmować ryzyka, bo moja pozycja jest taka, że często mam ryzykowne podania albo jakieś odbiory i tak się to toczy. Jak się gra w Suwalskich Wigrach u boku nowego trenera? Jak się grało w rozwoju Warszawa? No na pewno gra się w Wigrach fajnie u boku nowego trenera i ogólnie nie grałem w rozwoju, tylko grałem w Radomiaku Radom. Czy Łobodziński jest stoperem? Wcześniej tak myślałem, że jest stoperem, ale się dowiedziałem od kolegów w szatni, że jest pomocnikiem. Lubiłeś chodzić do szkoły? Lubiłem chodzić do szkoły, bo mieliśmy fajną ekipę. Fajna była atmosfera na lekcjach i czasami sobie żartowaliśmy z osób. Jak się czułeś po zdobyciu bramki w pierwszej minucie? No na pewno się czułem fajnie, bo to bramka daje mi większej pewności siebie i mi się lepiej grało. Najsilniejsza obsada pozycji w drużynie? Myślę, że chyba to jest obsada bramkarzy. Kto był Twoim idolem w młodości? Nie miałem nigdy żadnego idola w młodości. Zawsze się tam... nie miałem po prostu. Może tak. Czy miałeś jakieś propozycje gry w innym klubie? Nie miałem żadnych propozycji. Jak myślisz, czy Wigry będą w Ekstraklasie? Myślę, że kiedyś na pewno będą w Ekstraklasie. Kiedy następne 3 punkty? Następne 3 punkty będą w sobotę z Tychami. Radi, czy za 2 lata widzisz się w Lotto Ekstraklasa w RKS Radomiak Radom? Widzę się na pewno. Dziękuję. Do następnych pytań nominuję Roberta Dadoka. Pozdrawiam.